Jest z nami Tomasz Iwaniak. Witaj, Tomku. Nie udało się dzisiaj wygrać, ale szczerze mówiąc chyba rywal wiedział o kontuzji, to po pierwsze. No i też pierwsza feralna akcja to kopnięcie wiądra. Tak, 2 razy kopnięcie wiądra było, to drugie, przed chwilą rozmawiałem z Pawłem. No weszło centralnie no, na suspensor, ale ja wygrałem, panie redaktorze. Tak? Tak, tak, ja wygrałem życie. Jeszcze 1,5 roku temu leżałem w pasach, zadzewnikowany w szpitalu, w agonii alkoholowej, a dzisiaj jestem tutaj, wyszedłem do ringu, do oktagonu i wygrałem. Ja wygrałem życie, wygrałem walkę z nałogiem. Jest takie mądre, modne teraz słowo jak depresja. Ja nie wiem, czy to była depresja. Pan Bóg na mojej drodze postawił ludzi, bo wszystkim się wydaje, że zostajecie sami. Nie, nie zostajecie sami, wystarczy wyciągnąć rękę do kogoś. Ja miałem wokół siebie ludzi, którzy przeszli dużo większą walkę niż tutaj, którzy cały czas byli przy mnie i tą walkę pomimo werdyktu dedykuję im. Tomek, postaraj się nie rozklejać, trzymamy się faktów, porozmawiajmy może dla rozluźnienia o walce. Tak jest. Przygotowany byłeś dobrze? Przygotowany nie byłem dobrze, perfekcyjnie. Ja miałem 12 tygodni na przygotowanie. Był ze mną Piotr Oszast od przygotowania motorycznego, była ze mną Katarzyna Miciuła, która była moją rehabilitantką, fizjoterapeutką, wiedziała o wszystkich kontuzjach. Był Tomek Borowiec, był Mateusz Bartnik, którzy cały czas byli przy mnie. Taktyka na tą walkę miała wyglądać tak, jak wyglądała. Ja miałem wyczekać, miał być długi lewy prosty, miał wejść na prawą rękę. Miałem skończyć kolanem albo okrężną, no w drugiej rundzie miało to wyjść. Tak, to był bardzo dobry okres przygotowania. Naprawdę, troszkę szkoda mi tego werdyktu, ale ja już o nim zapomniałem, bo jutro rano wstaję, zamawiam pizzę z synkiem, będziemy jedli pizzę z serem i z oliwkami i życie toczy się dalej. Ludzie naprawdę, my na pewne rzeczy nie mamy wpływu. To, co się stało, musi zostać. Ja już nie mogę wracać do tego. To było, minęło, dużo uśmiechu, dużo życzliwości, otaczać się wspaniałymi ludźmi. Nie mówię nie. Rozmawiałem z Pawłem, jeżeli będzie taka możliwość, to chciałbym rewanż. Paweł się zgodził. Naprawdę fajny gość, porozmawialiśmy, on też ma 2 dzieci, wraca do dzieci, do rodziny. Naprawdę otwórzcie serca, nie zamykajcie się w sobie, wystarczy wyciągnąć rękę. A jedyne, co nas może uratować, przynajmniej w moim przypadku i w przypadku osób, które znam, to sport. No właśnie, skąd ta depresja się wzięła i skąd, rozumiem, że ona miała gdzieś związek z alkoholem, ale dlaczego sięgałeś po ten alkohol? Co jest powodem i kiedy czułeś, że coś przekracza pewne granice, dlaczego się nie zatrzymałeś? To też jest pytanie. Kiedy można się zatrzymać, bo jesteś człowiekiem, który jest doświadczony życiowo i wie mniej więcej co jest, tak? Co jest 5 zł, tak? No tak, z niejednego pieca chleb się jadło, więc to jest takie ładne sformułowanie, że alkohol to choroba uczuć. Więc wszyscy zastanawiali się, ktoś taki jak ja, tak, prowadzący klub, mający świetną pracę, żonę, rodzinę, wszystkich, jak może mieć problem, stary, jaki ty możesz mieć problem, masz pieniądze, masz wszystko. Zawsze uśmiechnięty. No może właśnie dlatego, nie, że gdzieś człowiek dusi w sobie te emocje. Ja to mówię z doświadczenia. Może to się wyda śmieszne, ale wyjść z domu, zaczepić kogokolwiek i się po prostu wygadać. Nie tłumić tego w sobie, bo te emocje są złe. Ja tłumaczę swoim młodym zawodnikom, którzy gdzieś tam schodzą na tą złą drogę, te emocje, mówię, młody człowieku, ty masz je ukierunkować w odpowiedni sposób. Dla mnie to była, mi próbowali pomagać, ja byłem na odwyku. Jeżeli człowieku nie wstaniesz sam, nie spojrzysz w lustro i nie powiesz, mam problem, to nikt nie będzie ci w stanie pomóc. I tak było ze mną. Ja wstałem 1 lipca i powiedziałem, że dziś nie stanie się to samo. No i swoje życie, tak jak mówiłem, zawierzyłem Matce Boskiej. Każdego dnia, jak idę spać, dziękuję Panu Bogu, że kładę się trzeźwy, rano wstaję w trzeźby. Panie dyrektorze, zawsze uśmiechnięty. No właśnie, bo to też jest tak, że w którymś momencie ktoś nie wyciągnął wcześniej tej ręki, czy co było problemem? To my nie chcemy. Bo ci ludzie są, tak? Te dobre dusze, one są. To my musimy wyciągnąć rękę. Ja mówię ze swojego doświadczenia, gdzieś w pewnym gronie, jak się otaczamy, to ja już mówię o jakimś tam gronie, nie wiem, leżałem z różnymi ludźmi, z lekarzami, tak? No to jak w takim gronie można stwierdzić, że jest jakiś problem, nie? Wyjść do kogokolwiek, a już pomoc specjalistów, są ludzie naprawdę wyspecjalizowani od tego. Ale grunt to mieć takich... swoje zaufane grono. Ja miałem naprawdę ludzi, którzy do samego końca, bo to jest tak, przyjaciół było setki, jak nie 200, jak nie 300, a takich prawdziwych, którzy wiedzieli, że do końca to było na palcach jednej ręki. Ja dziękuję naprawdę wszystkim, trenerowi Tomkowi Borowcowi, który wyciągnął do mnie rękę. I gdybym chciał tutaj wymieniać te wszystkie osoby, to zabrakłoby nam czasu. Ale otaczajcie się ludźmi, którzy chcą wam pomóc. Oni są, tylko to my tego musimy chcieć. To ja muszę, ja czy pan redaktor, czy ktokolwiek, kto będzie miał problem, znajdźcie mnie, ja wam powiem, jak to zrobić. A w takim momencie, bo tak, jesteś też liderem teamu, tak? Prowadzisz ludzi i tak dalej, jesteś w stanie powiedzieć i gdzieś nauczyć tych ludzi, żeby jednak nie sięgali, nie szli w tym kierunku? U mnie to było tak, że szewc bez butów chodzi, bo przez lata prowadziło się te treningi, tym ludziom młodym nakładało się do głowy, nagle stanęło się przed murem, nie? Ale tak, ja dla klubu Motor Lublin, dla klubu Waleszno-Oberczyzna, dla moich tygrysów z MKS Lubartów, ja tą walką chciałem im pokazać, że można, że pomimo gdzieś tej choroby alkoholowej, tego, że mój tata zmarł w 2021 roku, że byłem na tym odwyku rzeczy. Od 2022 roku w październiku dowiedziałem się, że mam trombofilię wrodzoną, czyli chorobę, na którą zmarła Kamila Skolimowska. Ja do końca życia biorę Xarelto 20 i to na początku był wyrok, ale jeżeli mamy dobrych lekarzy, tak jak ja mam swoją panią hematolog, to wszystko można. Ludzie, tylko trzeba po prostu chcieć. Wstać z rana, spojrzeć w lustro, powiedzieć sobie, że chcę. Nic więcej. I uparcie, jeżeli się potknę, przewrócę, to sobie usiądę, nie? Jak ktoś mnie kopnie, jak będę siedział, to sobie poleżę, nie? Jak sobie poleżę, to się wyśpię, wstanę rano i będę się cieszył życiem. Tylko tyle, naprawdę. To jest bardzo proste. Słuchajcie, słyszeliście, życiowa rozmowa, trzymamy kciuki, Tomku. Liczę na powrót i liczę na to, że będziesz przykładem właśnie dla młodzieży, dla tych ludzi młodych, którzy gdzieś czasami błądzą i jednak będą potrafili się zawrócić. Tak jest, walczcie o swoje marzenia, bo wasz los jest tylko i wyłącznie w waszych rękach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tomasz Iwaniak.